Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym życiowym filmie. W dzisiejszym odcinku odszyjemy sukienkę Honorata. Jest to sukienka rekomendowana na tkaniny sukienkowe, najlepiej bez elastanu. Występuje w kompletnej rozmiarówce od 34 do 56. Wykrój nie jest skomplikowany, projekt jest bardzo łatwy w odszyciu, więc każda z Was sobie z nim poradzi, jeśli chodzi o cechy charakterystyczne tego fasonu. Mamy tutaj dekolt w serek. Linia biustu jest wyprofilowana takim pionowym przeszyciem na całej wysokości górnej części sukienki. Jeśli chodzi o rękaw, robi on efekt wow, ponieważ na szczycie główki mamy tutaj bufkę, a na wysokości łokcia rękaw jest wykończony marszczeniem z gumką, jest bardzo swobodny i w tej sukience naprawdę nie mam skrępowanych ruchów i jest bardzo komfortowa. Jeśli chodzi o spódnicę, jest ona marszczona na całym obwodzie, a tutaj w przedniej części są kieszenie. W dalszej części filmu możecie zobaczyć, jak wygląda proces powstawania tej sukienki. Pokazuję krok po kroku, jak odszywam ten konkretny egzemplarz. Zobaczycie, jak wykonać obłożenie takiego dekoltu, jak wszyć taki rękaw, jak wykończyć go gumką, jak wykonać tego typu kieszenie, więc wszystko w dalszej części filmu zobaczycie, więc mam nadzieję, że z chęcią zabierzecie się za ten projekt i niedługo sukienka Honorata zagości w Waszych szafach. Film, który oglądasz, jest przygotowany przez pasjonatkę szycia i nie jest płatnym produktem należącym do strefy kroju i szycia, a wszelkie treści zawarte w filmie są opracowane amatorsko. Przy szyciu należy kierować się opisem szycia przygotowanym przez strefę kroju i szycia, który jest dołączony do każdego zakupionego wykroju. Zastrzegam, że w filmie mogą pojawić się merytoryczne błędy wynikające z faktu, że jestem samoukiem. Jak zwykle rozpoczniemy od omówienia naszego projektu. Tutaj macie cechy charakterystyczne tego wykroju. Zawsze przed szyciem musicie wziąć pod uwagę to, jaki fason ma dana rzecz, aby dostosować ją jak najlepiej do swoich parametrów. Do jej uszycia będziemy potrzebować m.in. wykroju albo splotowanego, albo wydrukowanego i sklejonego szczegółowego opisu szycia, który jest dołączony do każdego wykroju, rekomendowanego materiału, z którego uszyjemy naszą sukienkę, kawałka flizeli, którą podkleimy sobie obłożenia oraz gumkę szerokości 1 cm. Kolor nie ma tutaj znaczenia. Możecie zobaczyć tutaj podgląd wydruku. Wydaje się, że jest tutaj dużo elementów, ale tak naprawdę one bardzo szybko składają się w całość, dając nam w efekcie końcowym przepiękną sukienkę. Ploter też jest dosyć sporych rozmiarów, a tak naprawdę lwią część tego plotera zajmuje rękaw pufkowy, który musi być w takiej wielkości, ponieważ jest tam ten nadmiar, który musimy zmarszczyć. Wykrój na sukienkę Honorata jest w rozmiarze od 34 do 56, a w szczegółowym opisie szycia macie jeszcze zdjęcia, które dodatkowo ilustrują Wam kolejne kroki jej powstawania. Jeśli chodzi o wybór rozmiaru, bierzemy tutaj pod uwagę obwód klatki piersiowej, talii oraz bioder. W moim odczuciu bardzo musimy wziąć pod uwagę to, w którym miejscu znajduje się nasza talia, w którym miejscu będzie to połączenie górnej części spódnicy z dolną. Osoby bardziej spostrzegawcze zauważą, że przygotowuję w tym odcinku wykrój na rozmiar 40, zaś docelową czerwoną sukienkę szyję na rozmiar 38. Stało się to tak dlatego, ponieważ podczas wyboru rozmiaru wzięłam pod uwagę rozmiar mojego biustu, który wskazywał mi właśnie na rozmiar 40. Po uszyciu prototypu, czyli tej ciemnej sukienki, którą widzieliście na początku filmu, stwierdziłam, że jednak rozmiar 38 będzie leżał na mnie zdecydowanie lepiej, dlatego zdecydowałam się na przygotowanie drugiej formy w mniejszym rozmiarze. Musicie się bardzo dobrze wymierzyć, też wziąć pod uwagę proporcje Waszego ciała, długości i tak dalej, bo każdy z tych elementów, które znajduje się na formie, możecie indywidualnie dostosować do swojej sylwetki. Jeśli chodzi o materiały, które są rekomendowane na ten projekt, to wszystkie tkaniny sukienkowe, najlepiej bez elastanu. Ja wybrałam taki materiał sukienkowy o takim wykończeniu satynowym, błyszczącym. Z prawej strony właśnie delikatnie się błyszczy i jest śliski. Postawiłam na kolor czerwony, aby uszyć kreację świąteczną.
Jeśli chodzi o flizelinę, nie będziemy potrzebować jej jakoś bardzo dużo, ponieważ będziemy podklejać nią tylko i wyłącznie obłożenie. Gumka do wykończenia rękawów powinna mieć szerokość 1 cm. Jeśli chodzi o tabelę zużycia materiałów, macie tutaj ją w każdym opisie szycia oraz przed zakupem macie ją do wglądu. Jeśli chodzi o przygotowanie wykroju, jeszcze raz rzućcie okiem na to, jak prezentuje się wykrój, jakie elementy będziemy wycinać, więc przechodzimy do plotera, na którym w legendzie macie podane rekomendacje materiałową, linie, które wskazują Wam dany rozmiar oraz podziałkę wzrostową, która znajduje się na wszystkich elementach, które jesteście w stanie dostosować do swojego wzrostu. Więc na przykładzie górnej części sukienki to wytłumaczę. Jej długość jest tak naprawdę uzależniona od wysokości stanu, czyli miejsca, gdzie znajduje się Twoja talia. Warto się tu zasugerować wzrostem i skorzystać z podziałki wzrostowej, lecz po odszyciu górnej części sukienki i połączeniu ją ze spódnicą, warto ją przymierzyć i sprawdzić, czy ten stan leży w odpowiednim miejscu. Przymiarki są niezwykle ważne i należy je wykonywać przed ostatecznym wykończeniem szwu overlockiem. Ja, przygotując wykrój pod odbicie na kalkę, zawsze sobie rozmiar, który wybrałam, odznaczam, zakreślam kontrastową kredką, aby móc jak najłatwiej sobie go potem odnaleźć i odrysować. Bardzo ważne w tym projekcie jest odnalezienie linii Waszego dekoltu, rozmiaru z Waszym dekoltem, który potem będziemy musieli odwzorować na obłożeniu, więc teraz sobie zakreślam na części przedniej moją linię dekoltu, a potem zobaczycie, jak odnaleźć tą linię na obłożeniu. Teraz przeszłam do moich elementów przodu, w których zakreślam długość mojej części górnej sukienki i jak widzicie, ja ją sobie wydłużyłam do swojego wzrostu 172 cm i tą linię tak naprawdę trzeba delikatnie wydłużyć w stosunku do rozmiaru, który szyjecie normalnie, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Zaznaczam sobie też długości na spódnicy dostosowane do mojego wzrostu. I teraz tak naprawdę pokażę Wam, w jaki sposób odnaleźć szybciutko linię Waszego dekoltu na obłożeniu. Skupimy się teraz na obłożeniu. To jest bardzo ważny element, który trzeba bliźniaczo wykroić w stosunku do dekoltu naszej sukienki, naszego rozmiaru. Więc mamy obłożenie oczywiście przodu i obłożenie tyłu. W momencie, gdy macie na wykroju wszystkie obłożenia na siebie nałożone, rozmiary obłożeń, może Wam się tutaj mienić ilość tych lin i tak dalej. Macie tutaj ściągę, gdzie znajduje się dany rozmiar, ale pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób sobie ułatwić znalezienie odpowiedniej linii Waszego rozmiaru obłożenia. Zanim to zrobię, w tym projekcie po aktualizacji będziecie miały obłożenie zarówno przodu, jak i tyłu rozdzielone na rozmiary w połowie, że tak powiem, od rozmiaru 34 do 40 i od 42 wzwyż, więc te linie tutaj już aż tak bardzo się nie kumulują, jak widzicie w tym miejscu, więc to zdecydowanie ułatwia prawidłowe odnalezienie Waszego rozmiaru. Jeśli jednak w jakimś projekcie będziecie mieć mnóstwo tych linii na tym obłożeniu, pokażę Wam, jak szybko odnaleźć prawidłową linię Waszego obłożenia. Musimy przejść do naszego dekoltu. Widząc tutaj, zdecydowanie lepiej widać, który rozmiar, która linia odpowiada mojemu rozmiarowi. I ta właśnie linia przy dekolcie musi być identyczna jak przy obłożeniu. Więc bierzemy sobie papier do przenoszenia wykrojów. Jakiś taki, weźcie sobie kawalątek. I teraz tak. Tu mam linię mojego rozmiaru, którą sobie po prostu wyrysowuję. W dół pociągam prostą linię, taką delikatną, wstępną i następnie odrysowuję tylko i wyłącznie rozmiar, linię rozmiarową mojego dekoltu z przodu i wyrysowuję sobie też górną linię ramienia. Mam na kalce taki oto kształt, czyli kawałeczek tutaj poprowadzę na linię w dół, linia mojego rozmiaru i
odrobina zaznaczona mojego ramienia. Widzicie teraz obłożenie. Macie wyrysowaną tą linię dekoltu i przykładacie teraz, ta linia musi składać się równo z linią tutaj złożenia obłożenia, no i szukacie, która linia Wam się tutaj pokrywa. Wygładzacie papier do przenoszenia wykrojów i patrzycie, która Wam się pokrywa, no i bez problemu już wiecie, macie pewność, że ta linia odpowiada Waszemu rozmiarowi. I teraz, jak wyznaczyć tą dolną linię obłożenia? Zazwyczaj obłożenie ma wysokość 5 cm. Wiecie, jaki symbol ma Wasz rozmiar. U mnie 40 ma kreskę, dwie kropki i kreskę. Przykładacie sobie tutaj linijkę. No i patrzycie, która linia odpowiada Waszemu rozmiarowi właśnie w okolicach 5 cm. No i to jest ta linia. I teraz od tej strony, od tego dołu, musicie poprowadzić sobie teraz zgodnie z linią Waszego rozmiaru tą linię tutaj boczną Waszego obłożenia. Nie zapominamy o przeniesieniu naszego informacji o nitce prostej. Tutaj mamy informację o złożeniu. No i podpisujemy jeszcze dodatkowo nasze obłożenie. I takim to sposobem macie idealnie wyrysowaną linię dekoltu, która będzie pasowała idealnie do Waszego podkroju dekoltu i przyszywanie obłożenia będzie zdecydowanie łatwiejsze. W momencie, gdy będziecie mieć podzielone obłożenie, to te linie tutaj zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć. No i tu jest linia mojej 40 i zdecydowanie łatwiej ją potem tutaj znaleźć. Zobaczcie, że tutaj też jest 5 cm wysokie te moje obłożenie, więc ta linia odpowiada 40 i ta linia odpowiada 40, więc w przypadku honoraty po aktualizacji będziecie mieć obłożenie zdecydowanie łatwiejsze do odnalezienia, ponieważ ono będzie podzielone i tych linii nie będzie aż tak dużo jak w tym przypadku. Jeśli chodzi o obłożenie tyłu, szukacie swojego rozmiaru w taki sposób, że liczycie, który rozmiar potrzebujecie. Ja potrzebuję 40, więc liczę 1, 2, 3. To jest mój czwarty rozmiar. I tutaj macie takie załamania. Od tego miejsca jest najmniejszy rozmiar. No i ja potrzebuję czwartego, czyli 40. Sprawdzam, czy symbol linii się zgadza, jeśli chodzi o legendę i mój rozmiar. No i tutaj już zdecydowanie jest prostszy ten kształt. Mimo, że tutaj jest też kumulacja tych linii, to jednak mając podzielony wykrój obłożenia, już tutaj zdecydowanie łatwiej odnaleźć tą konkretną i ta linia tutaj będzie bardziej płynna. Zostało mi tak naprawdę jeszcze zaznaczenie linii mojego rozmiaru na rękawie. Rękaw również wydłużyłam sobie do mojego wzrostu 1,72 m, więc tutaj długości, jak widzicie, dostosowujecie sobie indywidualnie. Rzućcie jeszcze raz okiem na te wszystkie właśnie przedłużenia w moim przypadku. Jeśli Wy się na nie zdecydujecie, również w tych miejscach musicie mieć wykrój wydłużony. Oczywiście w momencie przymiarki zawsze możecie ten nadmiar materiału, który ewentualnie sprawia, że rzecz nie leży na Was, idealnie możecie ściąć, więc lepiej mieć zawsze troszeczkę więcej materiału na długości, aniżeli mniej, bo zawsze można go ściąć, ale już dosztukować jest go trudniej. Jeszcze szybkie linie poprowadzę sobie na kieszeni, które muszę sobie również do rozmiaru dostosować. No i przechodzę do odbicia mojego jednego rozmiaru na papier do przenoszenia wykroju. W momencie, gdy macie zaznaczony taką kontrastową linią Wasz rozmiar, zdecydowanie szybciej się to wszystko odbywa. Ołówek sam Wam sunie po tych liniach. Nie zapominamy o przeniesieniu nitki prostej, ponieważ one są bardzo istotne podczas wycinania danych elementów z materiału. Podpisujemy bardzo szczegółowo dane elementy wykroju. Staramy się, aby papier do przenoszenia wykrojów Wam się nie przesunął choćby o milimetr, bo to może sprawić, że sukienka Wam się zdefasonuje, więc ten etap również wykonujemy w skupieniu i staramy się, aby jak najlepiej wszystkie kształty danej formy odwzorować na tym
papierze. Jak widzicie, ja sobie jeszcze tutaj opisuję wykrój w informacje, w jaki sposób powinien być on wycięty z materiału, więc to też zdecydowanie łatwiej ułatwia późniejszą pracę. Jak widzicie, teraz zajmuję się odrysowaniem tego ogromnego rękawa, który potrzebował osobnego arkusza papieru, ale tutaj w jego przypadku najistotniejsze jest naniesienie tych nacinków, które znajdują się na główce rękawa, oraz strzałki wskazującej nitkę prostą, ponieważ rękaw będziemy wycinać w odbiciu lustrzanym. Oczywiście nie zapominamy o podpisaniu danego elementu kroju, o wszystkie niezbędne informacje, które powinien on zawierać. Jak widzicie, mam już tutaj praktycznie wszystkie elementy odrysowane. Teraz muszę je wyciąć, a wycinanie to też już bardzo szybka piłka, jak to się mówi, więc również staramy się wyciąć to jak najdokładniej, aby po prostu linie były tak skrojone, aby potem materiał na bazie tego wykroju skrojony pasował do siebie idealnie. Więc kieszenie mam już wycięte i będziemy teraz przechodzić do wycinania kolejnych elementów naszego wykroju na sukienkę. Honorata. Przód, jak widzicie, jest podzielony na dwa elementy. W efekcie końcowym da to przepiękny efekt wymodelowania na biuście tej górnej części naszej sukienki. W momencie, gdy macie wycięte już wszystkie elementy wykroju, sprawdźcie 100 razy, kilka razy, czy elementy idealnie do siebie pasują, czy krawędzie do siebie przylegają. To sprawi, że potem nie będziecie mieć niespodzianek w momencie, gdy już wytniecie te elementy z materiału docelowego, więc obłożenia przede wszystkim sprawdzamy, przede wszystkim tą linię dekoltową z przodu, aby ona się pokrywała z linią waszego obłożenia i z linią ramienia, więc tutaj też przody możecie zmierzyć sobie też tak chociaż orientacyjnie, bo tutaj mamy właśnie taką sytuację, która sprawia, że te przody na pierwszy rzut oka mogą do siebie nie pasować, ale one spokojnie do siebie pasują. W tym miejscu pokazuję wam, w jaki sposób odnaleźć przód waszego rękawa. Złóżcie w wykrój linią boczną rękawa względem siebie i w miejscu na główce rękawa, gdzie ten podkrój jest niższy, on wskazuje wam przód, a tam, gdzie jest wyższy, wskazuje wam tył, więc możecie sobie tą informację również nanieść na ten wykrój. Więc ja już wszystkie elementy mam wycięte, przygotowane do wycinania. Dosyć sporo tych kawałków jest, ale szybciutko sobie poradzimy z ich wycięciem. Materiał przygotowany do wycięcia, ale mimo wszystko pamiętajcie o... W tym miejscu wspomnę parę słów o dekatyzacji. Dekatyzacja to kontrolowany proces mający na celu wykurczenie się włókien materiału i ich stabilizację. Dokonuje się je poprzez wypranie tkaniny w 30 stopniach, a następnie jej przeprasowaniu. Jeśli twoje odszyte ubranie będziesz suszyć w suszarce bębnowej, warto materiał przed skrojeniem wyprać i wysuszyć w taki sposób, w jaki będzie ono po uszyciu suszone. Takie przygotowanie materiału wyeliminuje praktycznie do zera zbieganie się materiału po wypraniu. Oczywiście wełnę i materiały z dodatkiem wełny i te, które nie mogą być w ten sposób suszone, na przykład jedwab, nie poddajemy takiej dekatyzacji, tylko zagłębiamy się w temat konkretnego materiału i dekatyzujemy go zgodnie z zaleceniami. Dlatego w momencie, gdy już wiecie, z jakiego materiału będziecie szyć dany projekt, zaznajomcie się ze sposobem jego dekatyzacji, przygotujcie go najlepiej jak potraficie, aby potem nie mieć niespodzianek w momencie, gdy projekt będzie już zrealizowany, więc pamiętajcie o tym. Możemy teraz zabrać się za wycinanie elementów z materiałów. Pamiętajcie o tym, że rekomendowany zapas na szef to 1 cm z każdej strony. Tam, gdzie mamy złożenie materiału, zapasu na szef nie dodajemy. Ja sobie ułatwiam sprawę, używając takiego magnesu neodymowego, który zakupiłam kiedyś przypadkiem na Allegro. To są tak naprawdę dwa magnesy neodymowe, które razem dają wysokość 1 cm. Założone w ten sposób na nożyczki i poprowadzone przy krawędzi wykroju dają idealnie 1 cm. Metry zapasu.
W momencie, gdy zabieramy się za wycinanie elementów z materiału, warto je sobie mniej więcej ułożyć na materiale, aby jak najlepiej tutaj to zużycie materiału Wam wyszło. Ja, jak widzicie, przygotowałam sobie dwa elementy przodu oraz tyłu, które będę wycinać na złożonym idealnie na pół względem brzegów fabrycznych materiale prawymi stronami do siebie. Przód przypinam do mojego złożenia materiału, ponieważ tam mamy dekolt, który powinien być w jednym kawałku, dlatego wycinamy go ze złożenia materiału. Drugi element przodu wycinamy w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem nitki prostej, więc sobie go tutaj przypinam właśnie zgodnie z tą nitką prostą. Tył również wycinamy w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem nitki prostej i od razu Wam mówię, zwróćcie na to uwagę tutaj na tym klipie, że te elementy względem siebie ułożyłam zbyt blisko, więc to też musicie wziąć pod uwagę, żeby elementy wycinane obok siebie rozmieścić na materiale w taki sposób, aby móc zachować 1-centymetrowy zapas na szew po obwodzie, więc musicie mieć tak naprawdę między tymi elementami około, tak myślę, że spokojnie 3 cm odległości, więc pamiętajcie o tym. Na tym klipie już możecie zauważyć, że tą odległość między danymi wykrojami mamy już poprawioną, bo zwróciłam na to uwagę w momencie, gdy już chciałam to wycinać i te odległości zbyt blisko po prostu położyłam względem siebie te elementy i nie byłabym w stanie wyciąć 1-centymetrowego zapasu na szef na tych wszystkich elementach, więc to jest bardzo istotne. Jak widzicie, każdy etap szycia tak naprawdę rządzi się swoimi prawami. Jest dosyć sporo rzeczy do zapamiętania, więc tutaj nie zrażajcie się. Każdy projekt będzie Was przybliżał do coraz większej szyciowej wiedzy. Więc elementy tyłu i przodu mam już wycięte. Tak prezentuje się element tyłu. Dwa elementy przodu wycięte w taki sposób, że gdy je połączymy, stworzą nam piękną całość góry. Jeśli chodzi o spódnicę, wycięłam ją sobie właśnie w taki sposób, że materiał złożyłam prawymi stronami na taką okiennicę, że tak powiem. Kiedyś usłyszałam właśnie to określenie na grupie i bardzo mi się spodobało i w tym przypadku ma swoje zastosowanie, ponieważ jestem w stanie bardzo dużo materiału zaoszczędzić, bo spódnicę wycinamy, zarówno część przodu, jak i tyłu, wycinamy ze złożenia materiału, więc tutaj elegancko mój rozmiar się mieści na materiale złożonym w ten sposób. Przypięłam wszystko szpilkami na dole, dodaję 2 cm na poczet podłożenia mojej sukienki, zarówno w części przodu, jak i w części tyłu i tak naprawdę będę wycinać pozostałe krawędzie z 1-centymetrowym zapasem na szew, więc teraz nożyczki w ruch i wycinam elementy mojej spódnicy bardzo szybciutko. Teraz właśnie pozostałe krawędzie wycinam z 1-centymetrowym zapasem na szew. Spódnica będzie w górnej części marszczona, więc dlatego ona się Wam wydaje, że jest szeroka, ale na bioderkach bardzo ładnie się układa i jest bardzo swobodna. Więc spódnicę mam już wyciętą. Teraz zajmuję się wycięciem mojego rękawa, który wycinamy w odbiciu lustrzanym z uwzględnieniem nitki prostej. I jak widzicie, jestem w stanie tutaj wyciąć zarówno rękaw, jak i dwa worki kieszeniowe na szerokości materiału złożonym względem brzegów fabrycznych prawymi stronami do siebie, więc wszystkie elementy te sobie układam zgodnie z nitką prostą, z uwzględnieniem właśnie nitki prostej, zarówno rękaw, jak i kieszenie powinny być wycięte w odbiciu lustrzanym, więc tutaj powinny te wymiary, które są na tej
formie zaznaczone, uwzględnione właśnie podczas wycinania. Jak widzicie, rękaw wycinam od razu, nacinając zapas na szew w miejscach nacinków, które w przypadku rękawa są bardzo istotne. Nie zapominajcie o nim, powinniście mieć 3 nacinki na główce rękawa. Jeśli chodzi o kieszenie, powinny być wycięte z 1-centymetrowym zapasem na szew po całym obwodzie, zarówno worek kieszeniowy pierwszy, jak i drugi. Teraz przejdziemy do wycięcia naszego obłożenia. Zarówno obłożenie przodu, jak i obłożenie tyłu musimy wyciąć ze złożenia materiału. Ja teraz pokażę Wam troszeczkę inną metodę w wycinaniu i obklejaniu obłożenia w momencie, gdy macie bardzo delikatny materiał, jak na przykład wiskoza, który no, lubi się przesunąć podczas wycinania. Możecie dany kawałek, na którym zmieści Wam się obłożenie, najpierw podkleić flizeliną, a dopiero potem wyciąć z tak przygotowanego materiału obłożenie. To zdecydowanie Wam ten proces ułatwi. Mój materiał jest śliski z prawej strony, dlatego skorzystałam z tej metody i podkleiłam sobie kawałek flizeliny do materiału, który rozmiarem pasuje do elementów mojego obłożenia, który pozwoli mi potem wyciąć te moje elementy obłożenia właśnie z tego kawałka. Jeśli chodzi o podklejanie flizeliną, przykładamy flizelinę do lewej strony materiału, tą świecącą częścią flizeliny, która jest delikatnie chropowata. Tam znajduje się klej. Zabezpieczamy flizelinę albo papierem pergaminowym, albo przez zaparzaczkę traktujemy ją żelazkiem i nie jeździmy żelazkiem po powierzchni, tylko punktowo przykładamy żelazko na całej powierzchni flizeliny i w ten sposób klej na flizelinie szybciej się Wam rozpuści. W momencie, gdy macie już taki kawałek materiału podklejony flizeliną, możecie zabrać się za wycięcie elementów obłożenia przodu oraz tyłu. Przypinamy te elementy do złożenia materiału. Zapasu między tymi elementami musi być na tyle, aby zmieścił się 1-centymetrowy zapas na szew. Mamy tutaj linię takie dosyć pod skosem, więc polecam Wam równiusieńko z 1-centymetrowym zapasem na szewie sobie najlepiej odmierzyć za pomocą linijki zarówno na elemencie przodu, jak i elementu tyłu. Wtedy będziecie mieć 100% pewność, że te elementy będą Wam idealnie pasowały do elementów Waszej sukienki, którym tym obłożeniem będziemy je wykańczać, więc ja już wszystkie elementy mojej sukienki mam już gotowe i możemy przystąpić do szycia. Pamiętajcie, że w każdym projekcie prowadzimy szew na 1 cm od krawędzi. Tyle, ile dodaliśmy zapasu na szew, tyle musimy szwem odjąć. Na płytce ściegowej maszyny znajduje się taka podziałka, która pomoże Wam poprowadzić równo szew właśnie na ten 1 cm. Wystarczy, że krawędź szytych elementów będziecie prowadzić właśnie przy tej podziałce, która znajduje się na płytce ściegowej i będziecie miały pewność, że ten szew będzie poprowadzony na 1 cm. Tutaj macie dowód, linijka nie kłamie, więc pamiętajcie o tym. Na tym etapie warto też zwrócić uwagę na ustawienia szwu oraz dostosować grubość igły do rodzaju szytego materiału. Możecie przed docelowym szyciem zrobić próbne przeszycia, na przykład na ścinkach, i idealnie ustawić wszystkie parametry maszyny, aby każdy ścieg prezentował się później idealnie. Jeśli mimo dobrych ustawień maszyny szew nadal ściąga za bardzo materiał i szew wygląda na lekko pofalowany, można podczas szycia trzymać materiał z jednej i z drugiej strony i prostować go podczas szycia. Szycie rozpoczynamy od połączenia elementu naszego tyłu. Ściągamy z niego formę i od razu tak naprawdę linię środka tyłu łączymy za pomocą szpileczek. Musimy połączyć tył w jeden kawałek.
to, że jest wycięty w odbiciu lustrzanym, sprawia, że ten szew na linii środka tyłu również delikatnie wymodeluje nam linię pleców, więc najpierw szwem stebnowym na szerokość 1 cm prowadzimy szew właśnie ten prosto, a potem obrzucamy krawędź na overlocku w ten sposób, wykańczając element naszego tyłu. W momencie, gdy to zrobicie, idziemy na deskę do prasowania i musimy zaprasować ten nasz szew na jedną ze stron. Wybieracie sobie, którą stronę wolicie. Nie ma tutaj to najmniejszego znaczenia. Jeśli szyjemy z lekkich materiałów typu satyna, to dobrze jest wykonany szef najpierw przeprasować na płasko, a potem zaprasować w odpowiednim kierunku, jak na przykład szwy boczne w tym przypadku, zaszewki i tym podobne. Ważne, aby ten szef zaprasować i wypłaścić maksymalnie. Ja podczas sprasowywania szwów delikatnie też materiał naciągam, aby maksymalnie go wypłaścić i efekt jest tego wart, żeby właśnie tutaj potraktować każdy szew żelazkiem. Zajmiemy się teraz łączeniem elementów naszego przodu, który składa się tak naprawdę z trzech elementów, dwóch elementów bocznych oraz przodu, w którym jest umiejscowiony nasz dekolt. Musimy połączyć teraz nasze boczki względem przodu prawymi stronami do siebie i tak naprawdę od linii ramienia aż do dołu tego elementu łączymy równiusieńko te elementy ze sobą, krawędź przy krawędzi. Nie szczędzimy tutaj szpilek, ponieważ tutaj ta linia łączenia tych dwóch elementów, jak widzicie, delikatnie naciąga materiał, ale w efekcie końcowym uzyskamy przepiękną, uformowaną linię na biuście dzięki tym szwom, więc w ten sposób połączone elementy przodu idziemy teraz na maszynę zszyć na szerokość 1 cm i będziemy je również obrzucać na overlocku. W momencie, gdy już zszyjecie sobie te elementy przodu, obrzućcie je na overlocku, aby je wykończyć i oczywiście idziemy na deskę do prasowania. W tym przypadku szwy kierujemy do środka, czyli do tego elementu przodu, na którym jest wycięty dekolt. W ten sposób zaprasowujemy ten szew zarówno z jednej i z drugiej strony. Najpierw traktujemy żelazkiem szew od lewej strony, potem przechodzimy na prawą stronę i jeszcze dodatkowo go wypłaszczamy i kontrolujemy to, jak ten szew wygląda po kontakcie z żelazkiem. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica w momencie, gdy szef zaprasujecie, a jak wygląda ten szef w momencie, gdy nie miał kontaktu ze stopą żelazka. Różnica jest diametralna, myślę, że długo nie muszę Was do tego namawiać. Więc te dwa szwy zaprasowujemy do wewnątrz, w kierunku Waszego elementu przodu, na którym znajduje się dekolt. W momencie, gdy mamy połączone już elementy tyłu i przodu, możemy je teraz ze sobą połączyć w całość. Zaczynamy je łączyć na linii barków. Oczywiście łączymy je prawymi stronami do siebie. W momencie, gdy barki mamy już połączone, łączymy również boki naszego przodu i tyłu razem. Wykonujemy teraz szwy łączące, najpierw stebnowe na szerokość 1 cm, a potem obrzucające na overlocku i wykańczające te szwy. Więc teraz powinniśmy właśnie wykonać 4 szwy łącząco obrzucające te elementy i tak naprawdę górna część sukienki będzie już gotowa. Oczywiście wszystkie te szwy, które teraz wykonujemy, zaprasowujemy na desce do prasowania. I też w tym momencie możecie, a nawet musicie wykonać przymiarkę. Uczulam Was na to, żeby wykonywać jak najczęściej przymiarki. W momencie, gdy jest ona możliwa, ją wykonujcie, żeby na każdym etapie powstawania sukienki kontrolować
to, jak ona na Was leży. Więc w momencie, gdy macie już górę uszytą, przymierzcie ją i sprawdźcie, jak ona leży, bo w moim przypadku okazało się, że muszę górną część sukienki troszeczkę do siebie bardziej dostosować. A jak to zrobiłam, zobaczcie sami. W tym miejscu chciałabym dać Wam mój komentarz taki na żywo podczas szycia tej sukienki. Przymierzajcie na każdym etapie każdy element zszyty, który już powstał, żeby na każdym etapie kontrolować to, jak się dany element układa na ciele. Ja już mam, widzicie tutaj, uszytą górną część mojej sukienki, tak naprawdę bez rękawów i obłożenia, ale już widzę, jak ta górna część sukienki na mnie leży. No i właśnie po przymiarce stwierdzam, że chciałabym ją troszeczkę wymodelować bardziej pod swoje wymiary, bo ile rozmiar 38 dobrze na mnie leży i odpowiada moim wymiarom, to po przymiarce stwierdziłam, że chciałabym, żeby linie boczne tutaj mojej honoraty bardziej przylegały do mojej talii. Więc pokażę Wam, w jaki sposób ja tutaj ją sobie wymodelowałam. Po przymiarce stwierdziłam, że zabiorę sobie 2 cm tutaj na podstawie mojej górnej części sukienki, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Tutaj już mam nawet zrobione przeszycie, bo jestem już po przymiarce, chciałam zobaczyć, jak to wygląda i wygląda. Bardziej mi się to podoba. O, więc zrobiłam to w taki sposób, że tutaj, gdzie jest ta linia szwu, którą wykonałam szyjąc rozmiar 38, od niej odmierzyłam sobie punkt na 2 cm, tutaj właśnie w tym miejscu zrobiłam sobie punkcik i następnie za pomocą linijki przyłożyłam sobie linijkę tutaj do szwu idealnie, który znajduje się pod pachą, a dolną część linijki przyłożyłam do tego punktu odmierzającego 2 cm od linii szwu bocznego i poprowadziłam sobie linię mazakiem. Oczywiście tutaj wszystko wygładziłam, żeby było na równo. Następnie tą linię sobie przypięłam szpilkami, aby mi się nie przemieszczała. No i wykonałam szew stebnowy właśnie w tym miejscu. I z drugiej strony identycznie wykonałam szew. I po przymiarce moja sukienka zyskała taki bardziej w tej części dopasowany krój. I to mi zdecydowanie bardziej odpowiada, więc wyczulam Was na to, żeby przymierzać na każdym etapie, nie iść na gorąco przez wszystkie etapy i potem na końcu mieć zdziwienie, że jednak można było coś jednak pod siebie bardziej dostosować, więc tutaj na tym etapie chciałabym Wam powiedzieć, że na przykład w taki sposób możecie sobie górną część honoraty dostosować do siebie. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dolnej części naszej sukienki, a tak naprawdę zajmiemy się teraz zszywaniem kieszeni. Będziemy potrzebować elementu przodu naszej spódnicy oraz 2 worków kieszeniowych. Ściągamy formę z naszego materiału. Będziemy potrzebować worka kieszeniowego, który jest tak po skosie ścięty i idealnie pasuje właśnie do tych skosów w przedniej części naszej spódnicy. Więc przypinamy te worki kieszeniowe względem spódnicy prawymi stronami do siebie, przypinamy szpilkami. Nie zaszkodzi na tym etapie ustabilizować szpilkami również boku i górnej części tego worka, a następnie na szerokość 1 cm idziemy przeszyć na maszynie. Następnie ten szew łączący musimy zaprasować w kierunku kieszeni. Wypłaszczamy go maksymalnie, możecie go dodatkowo jeszcze sobie przypiąć szpilkami, ponieważ będziemy go jeszcze stabilizować szwem poprowadzonym na odległość 1-2 mm od właśnie tego miejsca łączenia tych 2 elementów. Szew prowadzimy na worku kieszeniowym i właśnie ten zapas na szew do worka kieszeniowego przymocowywujemy tym bardzo wąziutkim szwem. W ten sposób ten zapas na szew właśnie będzie na tym worku kieszeniowym umiejscowiony i nie będzie, że tak powiem, podczas noszenia latał Wam.
W momencie, gdy macie już ten szew wykonany, idźcie na deskę do prasowania i sprasujcie ten skos bardzo dokładnie, aby tutaj równo ta krawędź się uformowała. Ja jeszcze tutaj w górze i z boku sobie ten worek kieszeniowy przypięłam szpilkami, aby ten worek kieszeniowy po prostu znajdował się w miejscu, w którym on powinien być. Teraz przejdziemy do zamknięcia naszego worka kieszeniowego drugim elementem kieszeni i przypinamy go oczywiście prawymi stronami do siebie, bardzo równo względem krawędzi tego worka kieszeniowego, który jest już przymocowany, przyszyty do naszej spódnicy. Jak widzicie, nie szczędziłam tutaj szpilek, ponieważ mamy tutaj łuk. Mój materiał jest dosyć śliski, więc w ten sposób go sobie ustabilizowałam. Na szerokość 1 cm poprowadziłam szef łączący moje dwa worki kieszeniowe, a następnie te szwy również obrzuciłam na overlocku. Teraz wykonam takie pomocnicze szwy właśnie w górnej części mojej spódnicy oraz z boku, aby te worki kieszeniowe już były ustabilizowane i to zdecydowanie ułatwi Wam teraz łączenie tego elementu przodu z kieszeniami z elementem tyłu, więc warto ten szew stebnowy wykonać w tych miejscach. W momencie, gdy mamy już worki kieszeniowe wszyte, bierzemy element waszego tyłu spódnicy. Zwróćcie uwagę, gdzie znajduje się góra tego elementu i przyłóżcie ją prawymi stronami do siebie względem przodu, a następnie spinamy nasze te dwa elementy na linii boków i będziemy je właśnie tutaj łączyć. Najpierw oczywiście wykonujemy szew stebnowy na szerokość 1 cm na maszynie, a następnie krawędź obrzucamy na overlocku, w ten sposób ją wykańczając. Następnie idziemy na deskę do prasowania i zaprasowywujemy wszystkie szwy, kierując je do tyłu naszej sukienki. Więc tutaj prasowanie jest bardzo istotne w momencie szycia materiałów z tkanin, ale z dzianin również o tym nie zapominamy. I w ten sposób przygotowaną spódnicę możemy przygotować do kolejnego etapu. A kolejny etap to marszczenie dolnej części sukienki. Zanim to jednak zrobimy, wykonamy sobie nacinki kontrolne, które potem nam pomogą prawidłowo i równo wpiąć górną część sukienki i połączyć ją z dołem. Więc składamy szwy boczne zarówno w górnej części sukienki, jak i w dolnej razem. I w ten sposób wyznaczą nam się połowa przodu i połowa tyłu, równiutko robimy nacinki na zapasie na szew i tak naprawdę teraz możemy przejść do wprowadzenia fastrygi w dolną część naszej sukienki. Ja zazwyczaj do fastrygowania używam kontrastowej nitki, aby potem nie musieć jej jakoś bardzo szukać w momencie, gdy będę musiała ją wyciągnąć, gdy już spełni swoją rolę. A więc po całym obwodzie robimy fastrygę w górnej części naszej spódnicy i tak naprawdę to, jakie odległości wbicia igły tutaj zastosujecie podczas tego fastrygowania, taki efekt marszczenia osiągniecie. Więc marszczenie nie może być szersze, węższe. No tutaj też prowadzenie tej fastrygi ma znaczenie w efekcie końcowym tego marszczenia, gdy już będziemy mieć spódnicę przyszytą do górnej części naszej sukienki. Spódnicę mamy już zmarszczoną, będziemy ją teraz łączyć z górną częścią naszej sukienki, w której również w elemencie przodu na środku mamy wykonany nacinek, który wskazuje nam środek naszego przodu, więc to jest pierwszy punkt, w którym powinniście wbić waszą szpilkę kontrolną. Następnie szwy boczne górnej części sukienki łączycie ze szwami bocznymi spódnicy oraz w górnej części sukienki znajduje się nacinek wyznaczający linię środka tyłu i go łączycie z linią środka tyłu w spódnicy i mając cztery takie punkty kontrolne spięte za pomocą szpilek,
między tymi szpilkami ma teraz miejsce układanie tych marszczeń równomierne, więc sobie tutaj teraz wbijcie kontrolnie jeszcze kilka szpilek między tymi szpilkami głównymi, aby wstępnie zmarszczyć ten materiał w jak najlepszy sposób. W przedniej części mamy tutaj kieszenie, więc możecie też ten wlot kieszeniowy sobie zmarszczyć. Ja zostawiłam go takiego bardziej płaski. W tym miejscu spódnica moja nie będzie się jakoś bardzo marszczyć, więc to marszczenie ułożyłam sobie bardziej w środkowej części mojego przodu i tak naprawdę efekt marszczenia jest indywidualny. To w jaki sposób je rozmieścicie po obwodzie właśnie łączenia górnej części z dolną zależy od Was. Teraz będziemy przymocowywać górną część sukienki do dolnej. Szew prowadzimy od strony spódnicy. Musicie widzieć te marszczenia właśnie na górze, więc tak układacie pod stopką maszyny ten materiał, aby te marszczenia widzieć i kontrolować je na tym etapie. Oczywiście szew prowadzimy na szerokość 1 cm. Układamy te nasze marszczenie w taki sposób, aby krawędź górna, górnej części naszej sukienki ze spódnicą była idealnie ze sobą połączona. No i tak naprawdę w momencie, gdy wykonujecie to stebnowanie, gdy już je wykonacie, sprawdźcie sobie, w jaki sposób to marszczenie Wam się ułożyło. Tutaj na tej kieszeni, jak widzicie, jest dosyć grubo, więc tutaj dodatkowo skupcie się na tym marszczeniu w tym miejscu. No i tak naprawdę w momencie, gdy już połączycie górną część sukienki z dolną, gdy już to marszczenie będziecie mieć wykonane, robicie przymiarkę, patrzycie, w jaki sposób się to marszczenie układa na Was. Jeszcze nie wyciągacie fastrygi, bo jeszcze możecie dokonać poprawek w tym momencie. Ja powiem Wam szczerze, że poprawiałam, bo w przedniej części za dużo mi tych marszczeń się zrobiło, więc ja sobie poza wizją już poprawiłam efekt tego marszczenia. Na tym etapie dokonaj koniecznie przymiarki. Sprawdź wszystkie długości, przede wszystkim tą na linii talii. Zobacz, czy miejsce łączenia górnej części sukienki z dołem wypada w miejscu, które odpowiada proporcjom Twojej sylwetki. Na tym etapie możesz jeszcze na przykład skrócić górną część sukienki, aby ją idealnie dostosować do swoich długości ciała. Jeśli się na to zdecydujesz, pamiętaj, że długość spódnicy będzie trzeba ustalić na nowo. Pamiętaj, że przymiarkę dokonujemy zawsze przed ostatecznym obrzuceniem szwu overlockiem. W momencie, gdy jesteście zadowolone, wyciągacie fastrygę i następnie obrzucacie ten szew łączący górną część z dolną, wykańczając w ten sposób ten szew, bo jak widzicie w przypadku mojego materiału jest to konieczne, ponieważ bardzo mi się tutaj ten materiał wystrzępił. W momencie, gdy macie połączoną górną część sukienki z dołem i te marszczenia są już uformowane, możecie je wstępnie potraktować żelazkiem i spłaścić. Tak naprawdę to, w jaki sposób one będą odstawać, zależy od tego, jaki rodzaj materiału użyłyście, więc miejcie to na uwadze. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszego rękawa. Na rękawie na formie znajdują się trzy nacinki. Możecie sobie też zaznaczyć dodatkowo, gdzie znajduje się krawędź przodu rękawa na główce, a gdzie jest krawędź tyłu. To Wam zdecydowanie ułatwi potem wpięcie Waszego rękawa już do podkroju pachy. Prawymi stronami do siebie składamy jeden i drugi rękaw, który pozwoli nam połączyć ten rękaw w
całość, więc tutaj krawędzie boczne naszego rękawa zszywamy na szerokość 1 cm, następnie obrzucamy na overlocku i idziemy na deskę do prasowania i zaprasowywujemy ten szew w kierunku tyłu, więc musicie mieć świadomość, gdzie znajduje się tył waszego rękawa. Teraz przejdziemy do zmarszczenia naszej główki. Na formie znajdują się 3 nacinki, które powinniście mieć naniesione na zapas na szew w rękawie, już wyciętym z materiału. I tak naprawdę będziemy wprowadzać teraz fastrygę między dwoma tymi skrajnymi nacinkami, które mamy na materiale, na główce rękawa naniesione. I między jednym a drugim wprowadzamy fastrygę przez szczyt główki rękawa. W ten sposób powinien ten rękaw teraz wyglądać ze wprowadzoną fastrygą. No to rękaw wepniemy sobie na live. W czasie rzeczywistym opowiem Wam, omówię Wam, w jaki sposób ja wpinam ten rękaw i w jaki sposób upinam tutaj to marszczenie, aby na główce rękawa powstała bufka. Więc tak, sukienkę mam wywróconą na lewą stronę i oczywiście prawymi stronami do siebie będziemy wpinać sobie rękaw względem naszej sukienki. Szew łączący rękaw będzie połączony ze szwem bocznym naszej sukienki, więc wkładamy rękaw do środka i te dwa szwy ze sobą łączymy. To jest nasz pierwszy punkt styku i ja szpilki wbijam od strony rękawa, bo w momencie, gdy będę przyszywać rękaw, to będę widziała, jeśli wbiję szpilki od strony rękawa, będę widziała falbanki. Będę widziała oczywiście marszczenie, a nie falbankę, bo falbanka to zupełnie coś innego, aniżeli marszczenie. Na szczycie główki, co pozwoli mi równomiernie rozłożyć je w odpowiednim miejscu. Obierając rękaw do wpięcia, weźcie pod uwagę, gdzie jest przód, a gdzie jest tył rękawa. Pokazywałam Wam na wykroju, w jaki sposób to wskazać, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Tam, gdzie jest większy podkrój, jest przód, a tam, gdzie jest wyższy podkrój, jest tył. Więc musicie wybrać taki rękaw. Ja sobie tutaj zaznaczyłam na rękawie literkę P i wiem, że to jest przód rękawa i go prawą stroną do względem mojego przodu układam, więc to jest bardzo ważna informacja. Mamy jeden punkt styku na szwach bocznych naszej sukienki. Drugi punkt styku będzie znajdował się na główce rękawa, na którym zrobiliśmy nacinek. Go przypinamy oczywiście równiutko ze szwem barkowym, a ten szew barkowy jest skierowany, zaprasowany do tyłu. Więc od strony rękawa również przypinam sobie w tym miejscu mój rękaw. Więc mamy dwie szpilki, które wskazują nam główne punkty styczne naszego rękawa i zaczynamy teraz wpinać nasz rękaw po obwodzie. Ja to robię w ten sposób, że przypinam od strony rękawa, oczywiście ponownie się powtórzę, równo krawędź przy krawędzi rękaw względem mojej sukienki z przodu i z tyłu. Równomiernie przypinam to do momentu, gdy spotkam ten nacinek, który był zaznaczony na formie. Tu jest właśnie ten nacinek. W tym miejscu zaczęłam robić fastrygę na główce rękawa i tutaj widzicie, w ten sposób sobie przypinam równo krawędź do krawędzi. Tutaj nic nam się nie marszczy. Jedną stronę mam tutaj już przypiętą. Przechodzę teraz do drugiej i równomiernie krawędź do krawędzi sobie przypnę teraz z drugiej strony mojego rękawa. I tutaj również przypinam wszystko równo na gładko do momentu, gdy zobaczę ten nacinek, który wykonałam podczas krojenia mojego rękawa. W ten sposób mam przypięty rękaw do mojej honoraty. No i teraz mamy tutaj dwie niteczki fastrygi, które możemy sobie teraz regulować w taki sposób, aby równomiernie te falbanki ze sobą ułożyć. Te nacinki na główce rękawa są wyznaczone 14 cm od szczytu tutaj główki. Z racji na to, że mamy tutaj te dwie szpilki wbite, możemy w równomierny sposób
ten nadmiar, który robi nam tą bufkę na główce rękawa, równo sobie tutaj przypiąć. To znaczy, że z przodu będzie na tej samej wysokości zaczynała się ta bufka i będzie się kończyła na tej samej odległości z tyłu, więc tutaj symetria również powinna być zachowana, więc teraz sobie tą falbankę naciągnijcie w taki sposób, żeby ona była napięta. W palcach uformujcie sobie tutaj te falbanki, aby były one równo względem siebie oddalone i ja, jeśli mam być szczera, możecie sobie tutaj przypiąć jeszcze po dwie szpilki, żeby w tym miejscu sobie to przymocować, ale ja tak naprawdę te falbanki zostawiam luzem, bo podczas przyszywania ich będę je jeszcze formować, więc tak naprawdę mi wystarczy tylko ta szpilka, która jest wpięta na szczycie główki rękawa, te dwie boczne, które są na tych skrajnych nacinkach wykonane, no i dzięki tej fastrydze będę mogła równomiernie te falbanki teraz przyszyć. Więc ja w ten sposób wpięłam mój rękaw do honoraty i teraz pójdę na maszynę szwem prostym stebnowym na odległość 1 cm od krawędzi. Będę przyszywać ten mój rękaw do sukienki. Szef na szerokość 1 cm wprowadzimy oczywiście po stronie rękawa, aby móc potem na szczycie główki rękawa widzieć te nasze marszczenia i tak naprawdę prowadzimy ten szef do momentu, gdy spotkamy się z pierwszym tym naszym nacinkiem. No i właśnie dojechałam szwem do tej mojej fastrygi, do początku mojej fastrygi. Łapiecie sobie teraz ten sznureczek początkowy, układacie sukienkę, podkrój pachy na szczycie tutaj na płasko, bo tutaj na tym elemencie nie robimy żadnej fali, marszczymy tylko i wyłącznie rękaw, więc tutaj między tą szpilką, gdzie jest nacinek i tą szpilką, która jest na szczycie główki, musi powstać nam równomierna falbanka, więc teraz sobie naciągając tą nitkę fastrygi uformujcie równo z krawędzią oczywiście tą falbankę, no i powolutku przyszyjcie. Powoli, nigdzie się nie śpiesząc, formujemy. No i dojechałam do szczytu główki mojego rękawa, więc teraz następuje marszczenie drugiej strony naszego rękawa, tej falbanki. Trzymam sobie tutaj nitkę, formuję tą szpilkę na szczycie główki, mogę wyjąć, żeby tutaj również te falbanki równomiernie rozłożyć. No i przeszywam. Tutaj jest ten drugi nacinek skrajny, wyznaczający mi koniec, w którym marszczenie powinno się właśnie zakończyć. No i teraz już tutaj płasko, krawędź przy krawędzi, przeszywam drugą część rękawa. No i teraz kontynuuję przeszywanie mojego rękawa, prowadzę szef do momentu, gdy już zobaczę szef, w którym zaczęłam go prowadzić. Tak wygląda przystebnowany mój rękaw na szczycie główki. Tutaj zauważcie, że zaczyna się u mnie falbanka, idzie przez szczyt główki i kończy się tutaj, gdzie był ten drugi nacinek. Reszta jest przyszyta na gładko i fastrygi jeszcze nie wyciągam. Teraz musicie przymierzyć sukienkę, zobaczyć, czy ta bufka Wam się fajnie układa. Czy jesteście zadowolone z tego, jak się rozłożyły tutaj te falbanki i dopiero w momencie, gdy jesteście pewne, że tak zostawiacie, wyciągacie fastrygę jednym pociągnięciem, a następnie na overlocku musicie obrzucić po obwodzie rękaw wewnątrz i tak naprawdę rękaw będziemy mieć przyszyty i będziemy mogli zająć się jego wykańczaniem tutaj na dole. Tak prezentują się moje bufki po przystebnowaniu. Weryfikuję, czy mi się dobrze układają. Też od razu zweryfikujcie długość rękawa, bo w momencie, gdy będziecie obrzucać tutaj wnętrze rękawa, to możecie od razu obrzucić sobie dolną krawędź rękawa, żeby go przygotować do wykończenia. Więc zobaczcie, jak to Wam się układa. Tutaj z tyłu wygląda u mnie tak, z przodu wygląda tak. Tutaj jeszcze nie mam wszytego obłożenia, więc dekolt nie jest jeszcze ustabilizowany. No i ja tak sobie zostawię. Ogólnie jeszcze jak to przeprasuję trochę na płasko, to też zupełnie inaczej będzie się to prezentowało, więc ja swoje bufki akceptuję i idę wykończyć rękaw. W momencie, gdy po przymiarce już wiecie, że jesteście zadowolone z efektu marszczenia główki rękawa, wyciągacie fastrygę z jednej i z drugiej strony waszego rękawa, następnie idziecie na overlocka i obrzucacie
rękaw, szef łączący właśnie rękaw z podkrojem pachy sukienki. Wykańczacie go właśnie w ten sposób, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jeśli macie już pewność, że długość rękawa Wam odpowiada, możecie od razu obrzucić przy jednym posiedzeniu na overlocku wlot rękawa, przygotowywując go w ten sposób do wykończenia potem za pomocą gumki. Jeśli po przymiarce stwierdzicie, że długość Waszej sukienki jest też w porządku, możecie na tym etapie również obrzucić dolną krawędź sukienki, którą potem sobie podłożymy na 2 cm. Jak widzicie, ja już tutaj kończę obrzucać dół mojej sukienki, który potem sobie będę wykańczać, podkładając na 2 cm. Wiążę supełek, który zabezpieczy mi szef overlockowy. I teraz przejdziemy do wykończenia wlotu naszego rękawa. Robimy to za pomocą gumki o szerokości 1 cm. Musimy w pierwszej kolejności odmierzyć sobie jej długość, która powinna być nie za ciasna, nie za luźna w miejscu, tak poniżej łokcia sobie ją oplećcie i dotknijcie do swoich wymiarów. Następnie na maszynie połączcie dwa końce tej gumy w całość, tworząc taki okrąg. No i teraz rękaw musimy podzielić na dwie części. Pierwszą część, punkt, do którego będziemy wpinać naszą gumkę, wskazuje nam oczywiście szef boczny naszego rękawa, a drugi punkt znajduje się po przeciwległej stronie w połowie. Gumkę dzielimy również na dwa takie odcinki, które będziemy naciągać względem tych wyznaczonych na rękawie, więc w dwóch miejscach gumę wpinacie do wlotu waszego rękawa, naciągnijcie te dwa punkty, sprawdzając, czy ta gumka jest idealnie dostosowana do obwodu wlotu waszego rękawa. Będziemy ją przyszywać zygzakiem, który ustawiłam sobie maksymalnie na szerokość i na długość ściegu. Gumkę wszywamy od wewnętrznej strony naszego rękawa, naciągając równomiernie między tymi dwoma punktami. Musicie zrobić to delikatnie niżej, aniżeli jest krawędź obrzucona na overlocku, to Wam zdecydowanie łatwiej też pozwoli potem wykonać ten drugi szef, który tak naprawdę zakryje nam tą gumkę. W ten sposób teraz wygląda ta gumka wszyta do wlotu naszego rękawa. Jest elastyczna, ona nie będzie bardzo Wam opinać się w tym miejscu, ale przepięknie uformuje Wam taką bombeczkę w tym miejscu. Teraz tą krawędź, do której mamy przyszytą już gumkę za pomocą zygzaka, wkładamy do wewnątrz naszego rękawa i będziemy za chwileczkę wykonywać drugi szef, tak naprawdę zakrywający tą naszą gumkę. Naciągnijcie rękaw bardzo równiutko, możecie sobie przypiąć ponownie dwie szpilki równiutko w połowie i jak widzicie, ten szef sam Wam się chowa do wewnątrz. Możecie go przyszyć zarówno ściegiem zygzakowym, tak jak to robię ja, zachowując elastyczność gumki, bądź w momencie, gdy zachowaliście ten taki 2-milimetrowy zapas od krawędzi w momencie przyszywania gumki, możecie tą krawędź przyszyć za pomocą szwu prostego, więc wszystko zależy od tego, w jaki sposób wy przyszyjecie tą gumkę w pierwszej kolejności. Taki szef możecie potem zastosować w tym momencie. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszego obłożenia do wykończenia naszego dekoltu. Robimy to oczywiście w taki sposób, że obłożenie tyłu przykładamy względem obłożenia przodu prawymi stronami na linii szwów barkowych. Następnie idziemy przeszyć na szerokość 1 cm te dwa elementy szwem prostym. Następnie idziemy na deskę do prasowania i rozprasowywujemy ten szef na płasko, nie obrzucamy go na overlocku, tylko
stebnujemy na szerokość 1 cm, a następnie rozpłaszczamy, rozprasowywujemy żelazkiem na płasko, aby tutaj w miejscu szwu ramieniowego nie powstało nam zgrubienie. Następnie całe obłożenie już, które mamy połączone, musimy na zewnętrznej krawędzi obrzucić na overlocku, więc pamiętajcie o tym, aby szwy ramieniowe były rozłożone na płasko. Skontrolujcie w tym miejscu momenty ich obrzucania. No i w tym momencie przejdziemy do wszycia tego obłożenia do naszego dekoltu. Obłożenie mamy już przygotowane. Za chwileczkę będziemy je wszywać do naszego dekoltu i nim wykańczać sobie właśnie linię dekoltu. Chciałabym Wam tutaj pokazać sposób, żeby ułatwić sobie maksymalnie moment wszywania obłożenia, który ma wykończyć dekolt w serek. Tutaj jest taki delikatny szpic, jak widzicie. W tym miejscu, gdzie jest widoczne to załamanie tutaj, wyznaczcie sobie takim pisakiem 1-centymetrowy odcinek tak w dół obłożenia. Od krawędzi tutaj wewnętrznej obłożenia do zewnętrznej poprowadźcie odcinek na 1 cm. W tym miejscu wbijemy sobie igłę, aby móc kontynuować szycie w drugą stronę. W momencie, gdy mamy wyznaczony taki 1-centymetrowy odcinek, zdecydowanie łatwiej będzie nam wyprofilować tutaj linię szycia w tym miejscu, aby zachować jak najprecyzyjniej wyszyty dekolt w serek. Ogólnie możecie iść o krok dalej i tak naprawdę wyrysować sobie całą linię obłożenia tutaj od wewnętrznej krawędzi, odmierzyć sobie na całym obwodzie obłożenia 1-centymetrowe odcinki, które jak połączycie ze sobą takim pisakiem bądź mydełkiem, dadzą Wam wyraźną informację o tym, w jaki sposób poprowadzić linię szycia. Zobaczcie, tutaj mi się zbiega z tym moim odcinkiem pionowym, no i z drugiej strony, no i z drugiej strony też wyznaczając sobie te odcinki, ten zapas centymetrowy na szew, będziemy widzieć wyraźnie, w jaki sposób przyszyć to nasze obłożenie do krawędzi naszego dekoltu. Jeśli to jest Wasze pierwsze obłożenie, to zdecydowanie ułatwi Wam to ten etap szycia. Ja przygotowałam sobie moje obłożenie w ten sposób. Mam wyznaczoną wyraźną linię, po której będę prowadziła szew. No i za chwileczkę będziemy wpinać nasze obłożenie do dekoltu. Zatem przypniemy nasze obłożenie do dekoltu naszej sukienki. Sukienka jest skierowana prawą stroną do góry. Zanim zaczniemy przypinać, możemy wyznaczyć sobie środek obłożenia z tyłu, czyli przykładacie szef barkowy na szef barkowy na obłożeniu i w ten sposób wyznaczacie małym nacinkiem środek tego obłożenia właśnie z tyłu. No i będziemy teraz oczywiście prawa strona do prawej strony przykładać nasze obłożenie do dekoltu. Więc ułóżcie sobie tutaj gładko Waszą sukienkę i Wasz dekolt. Następnie przyłóżcie sobie idealnie, równo, zgodnie tutaj z krawędziami wewnętrznymi obłożenie względem Waszego dekoltu. Tutaj ląduje nam pierwsza szpilka mocująca. Kolejna szpilka mocująca może Wam wypaść właśnie na tym nacinku, który przed chwileczką wykonaliśmy i on idealnie Wam się powinien złączyć z linią środka tyłu Waszej sukienki. Szpilki mocuje od strony obłożenia i kolejne dwie szpilki mocujące lądują nam na szwach barkowych, czyli szef barkowy sukienki jest skierowany oczywiście do tyłu i teraz mocuję sobie równo z linią szwu barkowego mojego obłożenia z jednej strony i za chwilę to samo zrobię z drugiej strony. Mam już cztery szpilki kontrolne wpięte do obłożenia i musimy teraz równiutko krawędź przypiąć to nasze obłożenie na pozostałym, przy pozostałych krawędziach naszego obłożenia. Zatem uzbrójcie się teraz w dużą ilość szpilek. Ja tutaj nie szczędziłam szpilek, ponieważ ten mój materiał jest śliski od prawej strony, więc tam no, tańczył mi bardzo pod palcami w momencie, gdy przypinałam to moje obłożenie, więc tutaj krawędź przy krawędzi równiusieńko sobie przypinam dużą ilością szpilek. No i w ten sposób przypięte obłożenie będziemy za chwileczkę wszywać do naszej sukienki, wykańczając ją w
ten sposób. Moje obłożenie jest już przypięte do mojego dekoltu. Jak widzicie, widać tutaj wyrysowaną linię, po której za chwileczkę poprowadzę szef mocujący. Najistotniejsze jest wyznaczenie tutaj w miejscu tego naszego serka centymetrowego odcinka i właśnie tu na wysokości 1 cm wbijemy igłę i będziemy kontynuować szef po obwodzie. Jeśli chodzi o rozpoczęcie szwu, możecie zacząć go w dowolnym miejscu, który sobie wybierzecie. Jedni wybiorą sobie ten szpic na dekolcie, ja wybieram linię środka tyłu. Odtąd zaczynam prowadzić szef mocujący obłożenie do dekoltu. Zaczynam oczywiście od rygla i w momencie, gdy dojdę do tego szpica, tam będzie mi zdecydowanie łatwiej potem poprowadzić taki szef płynny, bo gdybym zaczęła od tego szpica prowadzić szef i tam zrobiła rygiel, to tam by się zrobiło grubo od nitek i ten szef nie byłby w tym miejscu taki płynny, dlatego wybieram rozpoczęcie szwu łączącego od linii środka tyłu. Więc jedziemy tutaj po wyznaczonej linii i przyszywamy obłożenie do naszego dekoltu. Jak widzicie, wyrysowana linia wcześniej zdecydowanie ułatwia nam poprowadzenie tego szwu w idealnej odległości 1 cm od krawędzi. Wydaje mi się, że źle ułożył mi się szef barkowy, właśnie widzę, że mi się on tutaj źle ułożył, dlatego kontrolujcie, czy te szwy wszystkie Wam dobrze się układają, więc ja sobie tutaj odepnę nitkę i jeszcze raz poprowadzę szef, zamocuję go i tak dalej, ale już z prawidłowo umiejscowionym szwem barkowym. Dlatego jak widzicie, nie zrażajcie się, jeśli Wam coś za pierwszym razem nie wyjdzie. Bądźcie świadome, że po prostu coś może Wam nie wyjść. Kontrolujcie każdy szef po jego wykonaniu, aby mieć potem pełną satysfakcję z przepięknie uszytego projektu. Powoli zbliżam się do mojego szpica, do mojego serka w tym dekolcie. Tutaj znajduje się linia. Widzę tutaj ten punkt, w którym powinnam wbić moją igłę, więc prowadzę teraz powolutku ten szef. Wyciągam szpilkę, żeby się igła nie biła. Ok, mam igłę wbitą. Podnoszę teraz stopkę i kieruję linię mojego szwu po prostu dalej. Weryfikuję jeszcze, czy faktycznie wbiłam to w dobrym miejscu, tak, więc szyję dalej. No i prowadzimy teraz szef już do momentu, gdy nam po prostu dojedziemy do miejsca, w którym ten szef zaczęliśmy, więc jak widzicie, nie jest to takie bardzo skomplikowane w momencie, gdy wykonamy sobie tą linię pomocniczą. Obłożenie mamy już przyszyte po obwodzie, równo 1 cm od wewnętrznej krawędzi po całym obwodzie. Kolejnym krokiem, który musimy zrobić, to zrobić nacinek tutaj na szpicu, a następnie co 1, co 1,5 cm na całym obwodzie tego naszego obłożenia, aby po prostu zyskać lepszą układalność tutaj na tych łukach, bo gdybyśmy zostawili prosty szef, no to wtedy ten dekolt nie ułożyłby się nam w łuk, tylko tak bardziej kanciasto, więc wykonamy teraz nacinki, zwracając uwagę, aby nie naciąć szwu łączącego. Mamy już ponacinane nasze obłożenie i ten szef łączący nasze obłożenie na całym obwodzie. Teraz musimy iść na żelazko i ja proponuję Wam przeprasować tutaj ten szef na płasko, żeby go dodatkowo wypłaścić, ponieważ za chwileczkę od strony tutaj prawej naszego obłożenia będziemy ten nasz zapas na szef, który będzie się znajdował wewnątrz tego obłożenia, przyszywać właśnie na 1-2 mm tutaj od krawędzi i będziemy go właśnie mocować, żeby on pozostał na tej stronie obłożenia. Możecie sobie ten zapas ponacinany na szef przypiąć szpilkami, lecz w momencie, gdy przyłożycie się do tego zaprasowania tego szwu, on już Wam tak naprawdę ten zapas na szef położy na tą stronę obłożenia i to już Wam zdecydowanie ułatwi moment jego przyszycia właśnie do obłożenia, więc tutaj możecie zastosować szpilki, ale oczywiście nie musicie. Przyszywanie tego zapasu
na szew do obłożenia będziemy prowadzić na prawej stronie obłożenia, maksymalnie 2 mm od tego rowka, w którym znajduje się szew łączący, i ja również rozpoczynam go na linii środka tyłu. Szew prowadzimy na szerokość maksymalnie 2 mm od tego właśnie rowka, w którym jest szef, który połączył nam obłożenie do naszej sukienki, więc tutaj kontrolujecie, aby ten szef równiusieńko Wam wyszedł właśnie w odległości około 2 mm od tego szwu łączącego obłożenie z sukienką. Powoli zbliżamy się tutaj do tego naszego szczytu obłożenia. W tym miejscu powinniśmy również wbić wyraźnie igłę i poprowadzić pod delikatnym kątem szew dalej do góry, więc możecie sobie też tutaj wyznaczyć taki punkt, do którego wbijecie igłę, a następnie podniesioną stopką wykierujecie szew już tutaj do góry. Prowadząc ten szew musimy być bardzo skupione, w kontrolowany sposób go prowadzimy po całym obwodzie naszego obłożenia. W momencie, gdy dojdziecie do tego punktu, który sobie wyznaczyliście, wbijcie igłę w ten punkt, podnieście stopkę, skierujcie szew do góry, opuśćcie stopkę, a następnie poprowadźcie szew do momentu, gdy dojedziecie do punktu, w którym rozpoczynaliście szycie, więc w ten sposób to powinno wyglądać. Moje obłożenie jest już przyszyte, ten zapas na szef jest przyszyty od strony do strony obłożenia. Wszystko jest tutaj gładko wyprowadzone, więc teraz nasze obłożenie musimy schować po prostu do wewnątrz naszego dekoltu i go uformować, a następnie przeprasować. Ten etap też jest bardzo istotny, ponieważ musimy jak najlepiej wypracować równą linię tutaj naszego dekoltu, czyli szef łączący obłożenie z sukienką musi być równo teraz spasowany, sprasowany, wygładzony, płaski, więc najpierw w palcach sobie uformujcie ten szef, a następnie potem żelazkiem go potraktujcie, aby go maksymalnie wypłaścić. Jeśli chodzi o podłożenie sukienki, robimy to na 2 cm. Ja to robię w ten sposób, że na wysokość 4 cm od dolnej krawędzi mojej sukienki odmierzam sobie kilka odcinków. Zaznaczam sobie je na wewnętrznej stronie mojej sukienki i za chwileczkę względem tych punktów założę sobie dolną krawędź mojej sukienki i w ten sposób sobie przyszpilkuję, a następnie zaprasuję, żeby mieć wyraźną krawędź na dole, która mi jeszcze dodatkowo przytrzyma to założenie i pomoże potem równo poprowadzić szef na wysokości 2 cm od tej krawędzi. Ja w ten sposób zazwyczaj podkładam rzeczy, że odmierzam sobie odpowiednią wartość, która pozwoli mi założyć właśnie krawędź na daną wartość, no i potem przypinam sobie szpilkami. Mam wtedy pewność, że to założenie na całym obwodzie jest na tej samej wysokości. Ja sobie teraz tutaj widzicie przyszpilkowałam tą krawędź, następnie tutaj kantem tak naprawdę żelazka jeszcze dodatkowo sobie przeprasowałam to moje założenie, przez co zdecydowanie łatwiej potem mi się udało poprowadzić ten szef, który przymocuje mi to założenie po całym obwodzie mojej dołu mojej sukienki, więc szef prowadzimy po szwie overlockowym, który nam obrzucił dolną krawędź naszej sukienki. No i jest to szef stebnowy, który musimy wykonać po całym obwodzie właśnie tej naszej dołu sukienki. No i tak naprawdę wykończyliśmy już naszą sukienkę w 100%. Możecie podziwiać efekt końcowy i zrobić ostateczną przymiarkę.
Mam nadzieję, że dotrwałyście do tego momentu. Moja honorata jest w 100% gotowa i czeka na święta. Ma przepiękny bufiasty rękaw wykończony gumką, dekolt wykończony obłożeniem, kieszenie, które są zawsze mile widziane w projektach, marszczenie, które znajduje się w łączeniu górnej części z dołem naszej sukienki. No i tak naprawdę mogłyście zobaczyć, że nie był to trudny projekt. Gratuluję Wam jego wykonania, jeśli się zdecydowałyście na wspólne szycie ze mną. No i gratuluję Wam bardzo serdecznie zakończonego projektu. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do odszycia tej sukienki. Jak mogliście zobaczyć, nie jest to bardzo trudne, więc powinniście bez problemu sobie poradzić z jej odszyciem. Ja serdecznie polecam Wam ten wykrój, bo daje bardzo dużo możliwości, więc z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!